Państwu. Ja wyjątkowo się ucieszę, że jestem w tym gronie. Bo jestem w tym gronie jako robotnik, związkowiec, trochę polityk i rewolucjonista. Dlatego mogę wypowiadać się tylko w tych tematach, na których się trochę znam. A więc w sprawach ekonomicznych za dużo Państwu nie pomogę. Niemniej jednak chcę zdecydowanie powiedzieć, że zorganizowanie przedsiębiorczości jest bardzo potrzebne w Polsce dzisiaj. Zagrożenia zawsze były podobne. Politycy się mieszają, związkowcom się nie podoba, ale dzisiaj, kiedy jest taka wielka zmiana, to wyjątkowo dobrze widać, ale też i wyjątkowo dobrze trzeba działać, by no nie dać się temu zagrożeniom, które wspomniałem. Trochę i jeszcze poświęć, byłem w Kuwejcie, obserwowałem Stany Zjednoczone i muszę Państwu powiedzieć, jako rewolucjonista jestem bardzo zaniepokojony. Wydawało mi się, że będzie ostatnim wielkim rewolucjonistą. A świat dziś mówi, że chyba się nie uda. Jesteśmy przy bedniu wielkich niezadowolony. I to może uratować właśnie w dużym stopniu, chyba najwięcej. Sukces waszego zorganizowania. Przy tej technologii i przy tej świadomości społeczeństwa bardzo szybko można podnieść niezadowolenie. Jeśli ludzie, mało ludzi jest zaangażowani właśnie w małe przedsiębiorstwa, małe interesy, to niebezpieczeństwo jeszcze większe. Zastanawiałem się, jak ja miał coś tu więcej do powiedzenia, co bym zrobił. Muszę Państwu powiedzieć, że koncepcje ekologicznej w ogóle są dwie. Jedno puszczać wszystko na wolność. Wolność nie postępuje, wolność zorganizowania, wolny ruch i prawo nie to utrzymanie. I druga koncepcja mówi, nic nie zmujecie. Kwestia czasu, kiedy dojdzie do wielkich niepokoi. Musicie wszystko zacząć budować na uzgodnionych wartościach. Uzgodnionych. One dziś nie są uzgodnione. Między wiarami, religiami, między ludźmi niewierzącymi i z tego wyprowadzić całą waszą pracę i wszelkie wychowanie, wykształcenie, awansowanie, karanie. Kościoły mówią, że przedstawiciele kościołów wychowajcie człowieka z sumienia na te czasy. To trochę powiem. Ale właściwie chyba nie mamy wielkiego wyboru. Temu pokoleniu udało się zamknąć epokę podziałów i złych rozwiązań. Tylko zamknąć. Świetnie to zrobiliśmy. Ale otworzyliśmy epokę intelektu, informacji, globalizacji. Epokę, w której przechodzimy z myślenia państwo kraju na większe zorganizowanie. I to nie jest zachęcianie jako pokoju. To jest wymóg naszej technologicznego, naszego technologicznego rozwoju. Ja głęboko wierzę, że właśnie tego typu spotkania i jeszcze inne inicjatywy podobne zauważą szanse dla naszego pokolenia i w ogóle dla rozwoju. Ale też się zauważą niebezpieczeństwa. Ja na tym terenie
jestem też w jednej inicjatywie gospodarczej, którą w Gminie, bo jest to to, co widać. The best of Poland. To też próbuję zorganizować średnie i małe przedsiębiorstwa. Nigdy za dużo inicjatyw. Tak wyszło, że w tym pokoleniu otwieramy wielką szansę. Ja chciałbym też zapisać nie tylko ten burzący życie, ale ten budujący. Stąd jestem z wami. We wszystkich inicjatywach, gdziekolwiek będą poważne inicjatywy, będą z niej wchodzić. Ale mimo, nie na zasadzie płatne, tylko jasne. Na zasadzie pomagania, szukania rozwiązań. Bo one na pewno są, tylko na pewno jesteśmy mądrzy naszą wspólną mądrością. Przez 5-10 lat, proszę Państwa, o większą aktywność w poszukiwaniu budowy. Jak ułożymy projekt, ułożymy tę budowę, to możemy sobie odpocząć. A jeśli nam się nie uda, no to zapłacimy wielką cenę, a moje wyróżnienia za szczyty będę musiał powoli oddawać, jak zdobyć. Więc życzę Państwu sukcesów i wierzę w Was sukcesów. Wierzę, że obronicie się przed politykami i populistami i nawet związkami po to, by rozwijać się i byłoby z czego się rozwijać. Tego Państwu i sobie życzę.